Drodzy kochani, wrócę jeszcze raz do naszego kochanego kamienia, który jest bardzo energetyczny. To jest właśnie, chodzi o Mołdawit, ponieważ właściwości Mołdawitu są naprawdę bardzo, bardzo specjalne. Polecam dla wszystkich Polaków bez wyjątku, tych, którzy są w Anglii, tych Polaków, którzy są w Niemczech, tych, którzy są w kraju tutaj, żeby zaopatrzyli się w Mołdawit. Dlaczego polecam Wam ten kamień, drodzy kochani? Otóż Mołdawit ma bardzo wysokie promieniowanie, to praktycznie 30 promieniowania pozytywnego, jest to promieniowanie bardzo, bardzo wysokie. I przykładając taki kamień na bolące miejsca, mając go na szyi, mając go po prostu przykładając na miejsca, które są chore, miejsca, które są obolałe, czy to są nogi, czy to są stopy, gdziekolwiek możecie przykładać ten kamień Wam, drodzy kochani, bardzo dużo pomoże. Ja bym dla kobiet z Polski polecał noszenie kolczyków z tego kamienia, noszenie biżuterii z tego kamienia, dla mężczyzn jak również noszenie wisiorka. Może to być, niekoniecznie to musi być wiele tych kamieni razem, może to być tylko jeden, wystarczy tylko jeden mieć oprawiony jakoś w srebro czy w jakikolwiek inny metal i ten kamień po prostu noszony na szyi Wam, drodzy kochani, pomoże, ochroni Was, jest to bardzo silny kamień ochronny. Kilka słów też chciałem powiedzieć o agacie. Jeżeli jest osoba nerwowa, niezrównoważona, ma problemy jakieś psychiczne, czy ma jakieś problemy z osobowością, jest tendencja do alkoholu, do picia alkoholu, żeby się ustabilizować, żeby to nie mieć tyle stresu, nie mieć tyle nerwów, taki łagodny kamień, który możecie nosić, jest kamień agat. Agat w jakiejkolwiek formie złagodzi Was, uspokoi Was i będziecie mogli poczuć się naprawdę zrelaksowani, będziecie mieli bardzo dobry sen, spokojny sen i naprawdę polecam Wam, drodzy kochani, stosowania tego kamienia. Jest to naprawdę bardzo pozytywna energia płynie z tego kamienia, z agata, także polecam Wam ten kamień też. Na marginesie, jeżeli ktoś ma problemy z czarną magią i jeżeli ktoś ma jakieś problemy z ludźmi, którzy są o negatywnych energiach wokół siebie, może nosić kwarc dymny w kieszeni lub zwykły kwarc górski, który również, drodzy kochani, Was zabezpieczy przed negatywnym oddziaływaniem osób trzecich. Noszenie kwarcu w kieszeni jest bardzo pozytywne, bo z jednej strony da Wam energię, z drugiej strony Was chroni przed wszelkimi rodzajami negatywnych energii, które mogą się wokół Was znaleźć. Ja dodam, że kamienie po jakimś czasie noszenia w kieszeni czy w torebce dobrze jest wystawić na słońce, jak również zanurzyć w kubku z solą, żeby po prostu uzdrowić energię danego kamienia. My tutaj w Bielsku z kolegami, z przyjaciółkami właśnie robimy takie jakby kuracje, takie leczenie kamieniami, nakładając je bezpośrednio na czakry ludziom, którzy są zainteresowani. I ja naprawdę Państwu polecam nakładanie również danych kamieni na czakr. Na przykład na czakrę Muladhara można nakładać rubin, na czakrę Hara, czyli czakrę brzucha możemy nakładać agat, na czakrę z przodu na czole możemy nakładać kwarc górski i wówczas te energie wejdą do naszego ciała i dzięki czemu możemy się po prostu zrelaksować. Jak również chciałem nadmienić, że mieszanka różnego rodzaju kamieni, takich jak jadeit, jak kwarc, jak ametyst, agat, czy to jest lapis lazuli i różnego odmiana kwarcu, która jest różowa, kwarc różowy, stosowanie tych kamieni razem w dzbanku, po prostu zalewając to wodą z gór, której po prostu mamy tutaj wiele, w Polsce, możemy uzyskać tak zwaną wodę energetyczną. Woda energetyczna, która jest po prostu zdrowa, możemy ją używać na co dzień dla naszych dzieci, dla naszej rodziny i ta woda naprawdę będzie miała właściwości właśnie tych minerałów, które właśnie wrzucimy do dzbanka. Po jakimś czasie, po jakimś tygodniu proponowałbym Państwu wyjęcie tych kamieni z tego dzbanka i jakby można użyć magnesu, położyć magnes wokół i przykryć ten magnes tymi kamieniami, one po prostu, ich energia się trochę odświeży, lub po prostu wystawić na jakiejś tarce bezpośrednio na słońce. Wówczas energia się oczyści i po nowym oczyszczeniu tych kamieni można je dokładnie umyć, wyczyścić i znowu włożyć do dzbanka. I takie po prostu czyszczenie tych kamieni bym proponował mniej więcej stosowanie co tydzień.
Na marginesie polecam Wam, drodzy kochani, stosowanie naszego odpromiennika, który jest mineralny, jest bardzo zdrowy i tutaj właśnie wiele ludzi go tutaj kupiło w Bielsku. Jest bardzo pozytywny, bardzo dobry. Także na linku pod YouTube możecie go po prostu sobie zakupić. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.